jestem reporterem, ale uwielbiam sztukę. W galerii Lanckorońskich na Zamku Królewskim w Warszawie byłem kilka razy i nie mogę się oderwać od tych obrazów. Jestem gościem pani kustosz Alicji Jakubowskiej, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czyli obrazy, które kiedyś mogli oglądać królowie, władcy, możni tego świata, dzisiaj może obejrzeć każdy. Tak, zapraszamy. I nasz spacer ma tytuł? Rembrandt i inni. Rembrandt i inni w drogę. Czy my stoimy przed najcenniejszym, najbardziej znamienitym obrazem, jaki jest na Zamku Królewskim? Tak, oryginalny obraz Rembrandta van Rijna, jednego z największych artystów historii świata. Dziewczyna w ramie obrazu, tak blisko nas i tak realistyczna. Wydaje się, że można dotknąć jej dłoni. Zależało mu na tym, żebyśmy mieli wrażenie obcowania z żywą osobą. Używał do tego całego swojego kunsztu. Wspaniale operował światłem. Umiał pięknie przedstawić detale stroju. Złote łańcuchy, włosy, perły, które lśnią i te ręce. Niezwykła rzecz. Jesteśmy na pograniczu światów między światem sztuki i światem rzeczywistym. Czy wiemy, co to jest za dziewczyna? Nie. Jej tożsamość do tej pory nie została ujawniona. Mówimy o niej dziewczyna w ramie obrazu. A tu mamy też drugi. I to jest już ojciec żydowski narzeczony. Rzeczywiście w wieku XVIII uważano, że oba te obrazy są parą. Uważano, że starzec jest ojcem dziewczyny. Albo nazywają go też uczonym. Zawsze ten atrybut księgi i pióra wskazywał w dawnym malarstwie na osobę uczoną. Tą, która umie pisać, tą, która umie czytać, to była jednak nieczęsto spotykana umiejętność w dawnych czasach. Rembrandt to jest malarz, który najbardziej ze wszystkich malarzy malował sercem, czyli że bardzo szczerze. Jeżeli patrzymy na obrazy Rembrandta, nie znajdziemy tam takich wyidealizowanych twarzy, które spotykamy u innych malarzy. Rembrandt był wielkim realistą pod tym względem. Starał się pokazać człowieka takim, jakim jest. A skąd pada to światło? Jest to może jakieś światło nadprzyrodzone, które daje temu uczonemu wiedzę. Czy te obrazy są wycenialne? To znaczy, czy możemy powiedzieć, ile one kosztują? Tak, ile są ta wartość materialna zawsze zastanawia, bo mówimy, że są to cenne obrazy, bezcenne. W przeliczeniu na polską walutę mamy do czynienia z prawdziwymi skarbami. A teraz jeszcze rzut oka na portret króla Nawarry. XVI wiek. Piękne niebieskie tło. Bardzo trudno było uzyskać taki kolor. A z czego się go robiło? To były mineralne pigmenty. Były one bardzo cenne, ale dla portretu króla można było zrobić wszystko. A to oczywiście, jeśli martwa natura, to holenderska. Proza życia w całej okazałości. Srebrny talerz, kielich wina, no i zamorska cytryna. Ale tak resztki po posiłku, a piękne. Tym się specjalizowali Holendrzy. Kolejny Holender w kolekcji zamku, Ludolf Beckhersen. Jedno z cenniejszych dzieł w kolekcji zamku, kiedyś również w kolekcji Stanisława Augusta, tak jak dwa obrazy Rembrandta. A katastrofa jest prawdziwa, czy taka wymyślona troszkę? Prawdziwa katastrofa. My myślimy o katastrofach morskich w kategorii Titanica. Ten obraz przedstawia katastrofę morską 200 lat wcześniejszą. Jest rok prawdopodobnie 1694. Jest burza. W tym wszystkim widzimy statki holenderskie, angielskie. Ruszyły na Morze Śródziemne w konkretnym celu. Miały ochraniać flotę handlową. Ludolf Beckhersen, który specjalizował się w przedstawianiu morskich pejzaży i statków, przedstawił jedno z rzeczywistych wydarzeń. Te obrazy były zamierzone na to, żeby robić na nas wrażenie. W sposób taki, który poruszy widzem, poruszy nim wewnętrznie. To teraz obejrzymy coś spokojniejszego, czy raczej będziemy eskalować ten katastrofizm? Będziemy eskalować emocje. Szkoła Fontainebleau, tak według Luki Penniego, około 1550. Mamy do czynienia tym razem ze sztuką francuską, połowa XVI wieku. Być może powstał na zamówienie króla Franciszka I. Być może jest to propozycja artysty, żeby pokazać mu, jaki fresk powstanie w pałacu. To jest historia jednego z największych filozofów w historii świata. Sokrates i Xantypa mamy tytuł, Sokrates, ale kobiety są dwie. No kobiety są dwie, bo jeszcze jest jedna, Myrto. Mamy tutaj Sokratesa, Xantypę i Myrto. Obie kobiety najwyraźniej nie były zadowolone z tego, że Sokrates poświęcał cały swój czas na księgi. Xantypa wylewa Sokratesowi na głowę wodę, a Myrto próbuje mu wydrzeć z rąk księgę. Jaka dla nas nauka z takiego obrazu? Tak zwany sokratejski umiar.
Tak jest. I właśnie o tym jest ten obraz. Tak? Trzeba trwać mimo przeciwności. Na naszej drodze będą tacy, którzy będą nam próbowali przeszkodzić w osiągnięciu naszego celu. Cornelius Norbertus. Uwaga. No i nazwiska już nie wypowiem. Heisbrecht, flaman z południowej części Niderlandów. Być może artysta przedstawił po prostu ścianę swojej pracowni, do której jest przypięta taka czerwona taśma. Tak wtedy porządkowano przedmioty. I tutaj mamy całe życie Cornelisa Heisbrechta zgromadzone w tym jednym obrazie. Można powiedzieć, że to jest jego taki autoportret wewnętrzny. Tu na miniaturze przedstawił siebie, jak wygląda swój wygląd zewnętrzny, ale tu pokazał, co jest w jego wnętrzu za pomocą przedmiotów. To teraz zobaczymy obraz, który jest obrazem kolekcji. Tak, obrazy w obrazie. Sztuka w sztuce. Jak byłem na wystawie Świat polskich wazów, to po prostu ja ten obraz głównie zapamiętałem, bo on jest inny od wszystkich. Ten obraz rzeczywiście zapada w pamięć. Mamy tu tak wiele elementów. Gabinet sztuki Władysława IV. Wtedy jeszcze, kiedy ten obraz był malowany, był on królewiczem. Jest to rodzaj dokumentacji, takiego zdjęcia, tego, co królewicz prawdopodobnie posiadał w swojej kolekcji. Mamy tu rzeźby, klejnoty, obrazy, ryciny, rysunki. A czy wiadomo, czyje to są obrazy, jakie jest ich autorstwo? Część z nich została rozpoznana. Możemy powiedzieć, że na przykład ten obraz o tytule Pijany Sylen malowany był przez Van Dycka, jednego z największych malarzy w historii malarstwa europejskiego. Z kolei ten obraz powyżej został namalowany prawdopodobnie przez Jana Brechla Starszego. A ta rzeźba? To kopia rzeźby, którą można do dziś podziwiać we Florencji. Czyli co, zapraszamy do zamku na obejrzenie tej wspaniałej kolekcji. Tak, zapraszamy. Bo obcowanie ze sztuką sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Oczywiście bez życia nie byłoby sztuki, bo ona z niego czerpie swoje tematy, ale tak naprawdę ja uważam, że nie ma życia bez sztuki.